dziadek dostał raz list. Zazdrościłem mu. Twoja ciocia dostaje listy od wuja, a ty? Oryginalność, piękno, wygoda. Zosia z 3B nie zaprenumerowała ironizatora. Nie dalej jak ostatniego października przy wszystkich w klasie spierdziała się. Wstyd będzie z nią do końca życia. Nigdy nie wyjdzie z traumy. Te kilka stron może zmienić twoje życie. Może go też nie zmienić. Ale nie przemyślałem tego dobrze. Krzyś z koło brzegu powiedział, mam to w dupie. Nie zaprenumerował. Następnego roku wyrzucili go z pracy. Ma co prawda dużo lepszą, ale jednak tej pierwszej już nigdy nie odzyskał. Zaprenumeruj Ironizator już dziś na stronie ironizator.com. Bo to ciebie też mogą wypieprzyć z pracy. Każdego mogą. Nawet mnie. Basia nie zaprenumerowała ironizatora i następnego dnia pociąg przejechał jej kotka. Zbierając jego wnętrzności z ziemi, zadawała sobie pytanie, dlaczego tego nie zrobiłam. Nie popełnij błędu, Basi. Zaprenumeruj ironizator, jeżeli masz serce.